Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a oto przed wami pierwsza seria na tym kanale. Pierwsza seria z mojej ulubionej gry, z którą dorastałem tak naprawdę. Gra platformowa, gra przygodowa, gra w polskiej wersji językowej, jest to, moi drodzy, Rayman 3 Hoodlum Havoc. I zaczynamy tą serię, ponieważ chciałem zacząć od serii, którą znam, od gry, którą znam i w której pójdzie mi dobrze i mój komentarz będzie mógł wznieść się na wyżyny najwyższe, jakie może, krótko mówiąc. Ponieważ znam tą grę, ponieważ znam wszystkie sekrety i mogę skomentować i wytłumaczyć tą grę ludziom w najlepszy możliwy dla mnie sposób. Także, jak widzimy na początek, wszystko było ładnie, wszystko było w harmonii i nagle pojawia się André, tak nazywa się ten mroklum, bo to są mroklumy, te czarne kulki. I zaczyna zmieniać wszystkie czerwone lumsy, czyli lumsy, które dają nam ogólnie w grze życie, w czarne lumsy. I no jak widzicie wszyscy w panice, jest problem i musimy my, jako Rayman, temu zaradzić. Mroklumy są potężne, zaraz zobaczycie dlaczego. Ponieważ właśnie André w tym momencie zamienia się przeciwnika jednego z przeciwników, którymi będziemy musieli się w tej grze bić. Tak, widzimy właśnie jak powstaje. Uwaga, uwaga, uwaga! Boom! Powstał! André w grze nie ma takiej postaci, co jest smutne, ale jego przydupasy, te mroklumy, jak najbardziej mają, także trzeba się z nimi rozprawić. Wygląda jak cowboy tak naprawdę, ma strzelbę, ma kapelusz. Początkowo nie ma takiej wielkiej sukienki, szaty, można tak powiedzieć. Ale podobieństwo na pewno jest. I oto przed wami jest Rayman i Globox. Globox, niebieska żaba, żaboid, nasz przyjaciel. I to jest Murphy, ten, który przed nim uciekał, który był w kastence przez cały czas praktycznie. To jest drugi z naszych przyjaciół. Próbują wszyscy ubić Raymana. To jest trzecia część, pamiętajcie, Rayman przez dwie gry był już bohaterem. Także próbuję go obudzić, ale no właśnie, Globox, zamiast go obudzić i podnieść, to zabieram ręce. Po czym Rayman nagle się budzi. I uciekając, zaczynamy naszą grę, zaczynamy naszą serię. Panie i panowie, uwaga, Rayman 3 Hoodlum Havoc. Piękne rzeczy. Okej, gramy na klawiaturze. I gra jest no oczywiście dobra, w 60 klatkach. Lecimy. Czas się wsiąść do roboty. Polski dubbing, polska wersja językowa, wszystko polskie, także mam nadzieję, że będzie fajnie. O nie, znowu ten przypał! Kurczę, tu się od tego roi! No, jak najbardziej. Walą do nas, no bardzo oryginalnie. Dubbing polski w tej grze jest niesamowity. Zbieraj czerwone te gesy, co? Zbieram. To są właśnie czerwone lumsy, o których mówiłem i to jest nasze życie. Także musimy je zbierać, jeżeli dostaniemy od przeciwników, bądź spadniemy z wysokości też. Musimy zabrać życie. Nie chcę właśnie. Zebraliśmy chyba wszystko. Nagrodę wykonasz swój pierwszy skok spadochronowy. Ale bez spadochronu! 100%, bo zebraliśmy wszystko. I jak widzimy, Rayman ma swój helikopter ze swoich włosów. O czym gra nas poinformuje później. Posłuchajmy kastynki. No jak tam, mordeńko? Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko. Kiedy je zdejmiesz? No nie bądź sztywniak, zobacz co znalazłem. Instrukcja. Wow. Wszystko tu jest, przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Okej, w porządku. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Aż tu nagle jeden kolo zmienia je wszystkie w mroklumy. Ważą się losy wszechświata. O, nieźle. Wygląda na to, że Globox nawiał swoimi rękami. No właśnie. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czym, nie? Taki żart. A, właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję. Tylko patrz na licznik. Patrzam. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. I jeszcze coś. Za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. W porządku. Ta instrukcja to taka bardziej cegła, ale to i owo można w niej znaleźć. Piszą, że żeby skoczyć, trzeba wcisnąć klawisz skoku. Nie no, sam bym się nie domyślił.
A żeby zaatakować, trzeba wcisnąć klawisz ataku. Nie no, nie mówcie mi, że ktoś za to wziął kasę. Mephi czyta instrukcję i ogólnie jest w tej grze na początku cały skrypt, można powiedzieć, że to wszystko skryptowane, to dowiecie się później, że jest scenariusz, podręcznik i wszystko. Ja pozwolę sobie na szybko zmienić konfigurację, ponieważ potrzebuję, dokładnie, potrzebuję mieć to w ten sposób. Dobra. Sterowanie jest bardzo proste. Domyślnie skaczemy C, uderzamy spacją i poruszamy się na bok domyślnie prawym kontrolą. Ja sobie zmieniłem na lewy, ponieważ sterujemy strzałkami. I dla mnie to po prostu jest lepiej, fajniej, przyjemniej. Z możemy robić uniki w bok, w tył, w przód. Więc mamy duży wachlarz możliwości, które możemy robić. Może nie aż tak dużo, ale wystarczy na pewno. Nie mamy na razie naszych rąk, nie możemy rękami uderzać, ale mamy nasze kopnięcie. I dzięki temu pozbieramy sobie te punkty, które są teraz dostępne. Wytłumaczę wam dokładnie typ combo, jak to wygląda. Zobaczcie, jak zbierzemy kryształ, taki żółty, to dostajemy 10 punktów. I typ combo tego nie pokazuje, bo nie zebraliśmy niczego w combo. Jak zbierzemy żółty kryształ, drugi, to mamy 10 punktów combo i 20 za kryształ. I to się potem duplikuje, sumuje. I dostajemy za dwa kryształy, jak zbierzemy po jeden po drugim, dostajemy 20 punktów za kryształy i 10 z combo, czyli w sumie 30. Tu widzicie, proszę bardzo. O, dostaliśmy i 10 punktów z combo. Tak to wygląda. Tu mogłem jeszcze większe combo zrobić, ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Dobra, pozbierajmy wszystko tutaj, co się znajduje. Tu mamy oczywiście nasze życie, gdybyśmy utracili. Tu mamy jeszcze jednego krasnoluda, można to nazwać. Okej. Bum, bum, bum. Tu się jeszcze chowają. I chyba jeszcze dokładnie tutaj się chowają. Tak jest. Czy coś tu jeszcze jest? Nie sądzę. I nasze gwiazdki na koniec poziomu. Dostaliśmy przed chwilą 5. Nasze gwiazdki pokazują nam, jak dobrze nam poszedł poziom. Jak dobrze zrobiliśmy combo. Czy dostaliśmy, czy nie dostaliśmy. Bo za, jak dostaniemy obrażenia, to minus 1 punkt dostajemy. Więc to też trzeba mieć na baczności. Chodźmy zatem dalej, bo tam wszystko wyczyściliśmy. Jesteś debeściak. Dzięki. Co? To jakaś paranoja. Piszą, że możesz zapindzialać piórami jak śmigłem. Zapindzialać piórami jak śmigłem. Jezu, co za tłumaczenie. Udało mi się tam wszystko zebrać, jak widzieliście. Czerwone, mówię, na to rubiny dają nam 30. Teraz mieliśmy punkty za kryształy i 290 w combo. Tak to wygląda. Jak klikniemy drugi raz C i przytrzymamy w powietrzu, to Mephi mówił nam, że możemy zapindzielać piady jak śmigłem. Czyli możemy, krótko mówiąc, skakać i przytrzymywać i mieć... możemy glindować w powietrzu tak naprawdę. To nie jest latanie, to jest spadanie do celu. Wracaj, ciociu. Tu mamy większy skok do wykonania. Nie jest problemem to. Tu możemy się z tych odbijać. Gdzie tego zdema wywiało? Dubbing jest piękny. Nie ma tu przekleństw, to takie mini tak na granicy dosłownie. Bo mimo wszystko to jest gra dla dzieci, więc trzeba z językiem uważać. Okej, zebraliśmy z tego, co mi się wydaje, wszystko. Są jeszcze takie robaczki na ścianach niebieskich, które też się zaliczają do punktów. Na konsoli, na 360 Xboxie też zaliczało się do osiągnięć. I są jeszcze takie robaczki, przy których trzeba podejść powoli w ten sposób, żeby je zebrać. I też dają punkty. Och ty w mordę! Rada rusałek! Jak chcesz poszaleć, to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare. Jezus Maria. Nie no, naprawdę. Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Boże, kto pisał te brednie? Oj, teraz podręcznik, tego już za wiele. Chcesz, żeby cię wyrzucili, czy co? Jest tam kto? Halo? Halo? Hej, zaraz, to chyba Globox. Trzy razy uderzamy beczkę i w beczce jest Globox. Hej, znajdzie się dla mnie miejsce? I patrzcie, co my tu mamy. Nasze rączki magiczne. Poproszę ręce z powrotem, moje życie będzie znacznie prostsze. Cyk. Righty, lefty i jesteśmy gotowi do akcji. Początek gry. Totalna sielanka. O, czuję, że zaraz będzie chryja. Jak cicho sobie w telewizji, wiecie, o co chodzi, że najpierw jest porządek, wszystko jest okej, okay, a tu nagle... O mój Boże! Cześć, przyrodo! Jak cię zwą? Nie spodziewałem się, że to się stanie. O, wow!
wybraliśmy największe kombo, jakie mogliśmy. Globox tu rozmawia z naturą. Globox jako nasz przyjaciel i osoba, która będzie nam mimo wszystko pomagać w grze, nie jest zbyt bystry, nie jest zbyt odczytany w tym, co się dzieje, no ale jedyne, co to wie, że jest jakieś zagrożenie, to trzeba się chować. To instynkt przetrwania, krótko mówiąc. Hej, żółwiku, zapaliliśmy światło. Ha! Stary! Włączyłeś światło! Bomba! Miały się drzwi otworzyć, to zapaliło się światło. No cóż. No proszę, kto by pomyślał? Znowu się Żulia burzy! Ante! Masz powiedzieć, czy tutaj nazywa się Ante? Trzyma się scenariusza. Napadli na radę rusałek! No to już przegięcie! Trzyma się scenariusza, mówiłem. Po Raymanie w dwójce miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi cy... A gram przy dupasa jakiegoś kolesia bez szyi w niskobudżetowej lokalizacji. Biedny aktor czyta Melfi, no. Możemy teraz przejść, ponieważ Globok wywalił nam dziurę w drzwiach. I mamy poziom na 100%. Wow, udało się. A mimo wszystko, tam przy tych krasalach na początku nie zrobiłem wszystkiego tak, jak powinienem. A dało się, udało, 100%. Super. Musimy dopaść André, nim dotrze do serca świata. Tu jest pierwszy przeciwnik, na którym się go natykamy, tak naprawdę. To był bokser. Tak go nazywam. I ciekawostka, na 360 na konsoli tego boksera tu nie ma. Prędko! Nie wiem czemu. Strona mocy André rośnie. Jeśli go nie powstrzymasz, zacznie rozpowiadać, że jest twoim ojcem. Ten wyzaj do Star Warsu. Okej, tutaj uderzamy cały czas ten przycisk, żeby na platforma nie spadła. I możemy sobie przejść na eleganckości. I tu mamy pierwszego robaczka. No może nie pierwszego, bo chyba pamiętałem już jednego, ale nieważne. Mamy robaczka, musimy przytrzymać X. Kierujemy strzałkami kamerą i możemy... musimy przytrzymać kamerę na nim chwilę i dzięki temu możemy jego, powiedzmy, zebrać. Dostać punkty za niego. Chyba jeszcze na dole jest albo na górze. Jeden. Posłyszałem jeszcze jednego. Taki dźwięk jakby przed chwilą. To jest właśnie ten robaczek. Tak, słyszę jeszcze jednego, tylko gdzie on jest? O, a powiedziałem, że znam grę, a tu się okazuje, że nie. Dobra, nieważne. Aż tak mi na nich nie zależy, tak naprawdę. Nie jestem jasnowidzem, a jednak czuję, że coś w nich jest. Naprawdę? No, brawo, stary. Musimy rozbić skarbonki, żeby otworzyć drzwi. To może też było nawiązanie do czegoś, nie wiem. Niesamowite. Poliparapsychometastatycznie niesamowite. Okej, nieważne. Nie, no gorzej być nie mogło. Jeszcze raz. Teraz już rozumiem, dlaczego rusałki nie chodzą na dyskoteki. Po całonocnej imprezce powrót do siedziby rady może być niebezpieczny dla zdrowia. No, żeby tutaj wejść na górę, to trzeba troszkę się nagimnastykować. Jakby wyciły po pewnej alkoholizacji, ciężko byłoby im te zagadki zrobić, tak mi się wydaje. Okej, okay, Andy powiedział jeszcze raz, bo powiedziałby to, gdybyśmy spadli, po prostu zeszliśmy na to i zebraliśmy kryształy. Okej. Okay. Mamy nową mechanikę, której nie było w Raymanie ani 1, ani 2. Dojedynka w ogóle była w 2D, więc nie było tylko w dwójce. Możemy przytrzymać klawisz właśnie kroków w bok i możemy strzelać strzałami po takim łuku. To będzie jedyny sposób, żeby większość przeciwników w tej grze pokonać, ponieważ jak uderzymy na wprost, to oni się obejdą z tego, dlatego musimy uderzać bokiem i to jest główna mechanika, która nam pomoże w tej grze. I musimy na bok uderzać, żeby dostać się na górę. Moment, ktoś mi coś nawija do ucha. To kierownik produkcji. W imieniu swoim i całego zespołu pragnie przeprosić za tę, cytuję, mało zabawną formę treningu. No i była bardzo zabawna. Patrz, André! Szybko, strzelaj! Nie mogę cię dłużej osłaniać! Już, atakuję. Uwaga, patrz. 3, 2, 1. Bum, rozwalony. Cia! Posłuchaj, kurduplu. Już niedługo użyję energii serca do stworzenia całej armii mroklomów. A wtedy się z tobą rozprawię. Ten śmiech. O, a co to takiego? Laserowy detergent, który zmienia łachy w niczego sobie bojowy sprzęcik. Bojowy sprzęcik. Dokładnie to, czego nam potrzeba. Masz rację. Rayman, nie! To własność mroklumów! To może być niebezpieczne! I to jest pierwszy dopalacz, pierwsza puszka, którą dostajemy w tej grze. Więc... użyjmy jej, zobaczmy, jak ona działa! Robi wrażenie! Tylko musisz wymyślić, jak to działa! Dana puszka ma ograniczony czas działania. Ograniczony czas działania, który pozwala nam... spróbować się z grzybku, zaraz spróbujemy.
która pozwala nam na robienie różnych supermocy, krótko mówiąc. I zielona puszka daje nam, uwaga, wir. Jak widzicie tutaj. O, zgubiłem się, o nie, moje punkty. Skupiłem się totalnie. No, nieważne. I dopóki robimy cokolwiek, to nasz typ combo jest aktywny. Da się to wszystko zebrać, łącznie z grzybkami przeciwnikiem. I naszego robaczka też da się zaliczyć do punktów. Ale nam się nie udało, nieważne. 58% poziomu, ponieważ no, zepsułem z tymi grzybami, ale nie jest to aż tak ważne. Nie jest ważne zrobienie każdego poziomu na 5 gwiazdek. Możemy normalnie grać dalej. Ok, kolejna lokalizacja. Mamy Mrokluma za podobizną Globoxa, żeby nas zmylić i strzela przez jego buzię dwa strzały i powinno go nie być. Czasami to właśnie, jak widzicie, nie działa. Dlatego trzeba to zrobić w miarę szybko. O właśnie, i już leży. Super. I nie powiedziałem, Mrokluma, przeciwnicy, którzy mają nad sobą ikonkę dolara, dają nam od puszek po jakieś haki, którymi możemy się chwytać. Wszystko, co naprawdę nam się przyda. Więc oni są bardzo ważni w danych lokalizacjach. Więc musimy się nimi zająć, krótko mówiąc. Okej, okay, tu po lewej jest sekret. Wszystko to da się zebrać teraz, ale ja się trochę opieniczałem i nie zdążę niestety. No ale mniejsza. Wszystko mamy zrobione. Możemy iść dalej. Punkty... 5 gwiazdek nie jest potrzebne, ale potrzebne jest, żeby mieć ikonkę uśmiech jedną w menu, która pokazuje, że zebraliśmy, no może nie wszystko na poziomie, co zebraliśmy daną ilość punktów, żeby mieć tą minkę uśmiechniętą. Okej, okay, tu jest ten robaczek, o którym mówiłem, do jego musimy powoli podejść i dostajemy od niego 250 punktów. Człowiek pająk, tylko nie uszkodź sobie facjatki. Problem z nim jest taki, że ciężko go zebrać po punktach, czyli po combo. Po zebraniu kryształów, rubinów czy szmaragdów ciężko go zebrać, krótko mówiąc. Znaczy, go zbieram samego, bo nie zawsze mi się to udaje. Prawie nigdy. Kolejna lokalizacja. Jezus Maria, co tu się dzieje? Może trochę ciszej, co? Zbadaj, skarbie! Nie twoja sprawa! Tutaj zaklikamy spację, żeby zabić tego typa. I tak, Andre nam się tutaj gdzieś schował. Dokładnie tak. Ale my najpierw pozbieramy sobie wszystko. Tu mamy takie kolce, które musimy właśnie tylko wirem zbić. I nic innym się tego nie da zbić. I udało nam się zebrać 460 punktów w combo, co jest bardzo przyjemne. Na razie tutaj nie mamy niczego na czas. I nie musimy się martwić, więc możemy sobie pozbierać, poszukać. Naprawdę z tego co pamiętam, chyba czwarta dziura, którą otworzymy, będzie miała Andrę w sobie. Więc sprawdźmy, czy moja teoria się powiedzie. Tu otworzyliśmy dwie, sprawdziliśmy dwie. Tu mamy jeszcze trzy, tutaj i teraz. Jeżeli nie, pamięć nie myli, tu powinien być Andrea. No, czwarta, dobrze mówiłem. Nie daj mu uciec! To ty, Krystyna? Nie! Wal się! Uderzenie dziewczyny i powiedzenie wal się. Gada dzieci. Okej, okay, mamy drzwi otwarte i jesteśmy na drodze do końca poziomu tak naprawdę. Zostało nam bardzo mało do końca. Skakając jakiej kajet C, taka jest stara, okej? Okay? W 2003 roku wyszedł Rayman? Tak mi się zdaje. Mogę się mylić. Rayman 3 oczywiście. Zaraz dotrze do serca. Energie dzielą się. Nadchodzi zagłada! Tam klikając C pomiędzy tymi, pomiędzy ściankami mogliśmy wejść do góry. To chciałem powiedzieć wcześniej. Ale nie było mi dane. Dobra, tu na górze mamy może nie tyle co sekret, co po prostu kryształki, które musimy zebrać. Więc spróbujemy je... Nie spieję tego w combo, to na pewno. Ale ciężko jest tu na górę wejść, wiecie?
wezmienia tego czerwonego na początku. Bo ten czerwony... Właśnie, mam 80 punktów z kombo z tego. Ponieważ dostaliśmy... O, a tak, zapomniałem powiedzieć. Jeszcze jak mamy puszkę, to zbieramy punkty razy 2. Zapomniałem o tym totalnie wspomnieć. No ale już przynajmniej wszystko wszyscy wiedzą. Okej, okay, tutaj mamy z tyłu robaczka. Wiem chyba, gdzie są wszystkie czerwone, nie wiem, gdzie są wszystkie niebieskie. Ale to, jak mówię, jeżeli jesteście graczami, którzy są completionist, czyli zbierają wszystko, co popadnie, nie zostawiają niczego, bo potem są chorzy, że zostawili coś, to możecie wszystko zbierać. Ja zbieram tylko wszystkie kryształy, które mi się nawiną, ale nie jestem aż taki, żeby zbierać dosłownie wszystko, dosłownie wszystko i najlepsze wyniki robić. Ja nie z tych. Lubię grę przejść, lubię mieć wszędzie uśmiechnięte buźki, ale nic poza tym, tak naprawdę. Za gwiazdki, to blokujemy bonusowe poziomy. Bonusowe poziomy są to... Cutscenki minigierki chyba? 74%, okej. Okay. Mogę się bylić, mogę nie pamiętać. André! Gdzie jest André? Mimo wszystko grałem w tą grę dawno. André chyba go nie dotknął. Coś tu śmierdzi. Okej, okay, fabuła tutaj się wyjaśnia, można powiedzieć, jeśli chodzi o Jemena. W Jemenie dwójce musieliśmy zebrać 1000 lumsów i poskładać serce świata do kupy, bo się rozpadło. To jest serce świata. To jest serce świata, które poskładaliśmy do kupy w Jemenie dwójce. Jeżeli zainteresowanie tą serią będzie w miarę okej, to w przyszłości może nagramy Jemena dwójkę. Byłoby fajnie. Nie idziemy tam od razu, bo się zakończy poziom. Idziemy tutaj na górę, ponieważ tutaj mamy... sekret ukryty. Uwaga, proszę bardzo, otwierają się wrota. Tak jest! Ja się cieszy, backflipuje ze szczęścia, a my idziemy na zjeżdżalnie, będą diamentów. Zdobędziemy tu masę punktów. Zobaczcie, ile mamy combo. 6570, to jest trochę. Zobaczmy kascenkę. Przepraszam, był tu André. To żółw. I pomóc. Moje, tak jak myślałem. André nadal żyje. Globox nie może przerywać koło serca. To zbyt ryzykowne. Globox to twój przyjaciel. Zaprowadź go do szamana w lesie czystych liści. To mój stary znajomy. Będzie wiedział, jak pozbyć się André. Okej, okay, mamy następny cel wyznaczony. Uważaj! André jest mrocznym lumem, a mroczne lumy to zwyrodniałe dranie. Mógł zmusić Globoxa do wypicia soku śliwkowego, a wszyscy wiedzą, że Globox jest uczulony na śliwki. Do zobaczenia w Raymanie czwórce! O, to jest fajny tekst, ponieważ masa osób myślała... Mogę się tam jeszcze wejść po kascence, nieważne. Masa osób... myślała, że Rayman 4 nigdy nie powstanie. Rayman 4 był w produkcji, z tego co pamiętam, ale jego projekt został, nie został ukończony totalnie. A ostatnio zostało, może nie tak ostatnio, już trochę jakiś czas temu, już długi czas temu, zostało zapowiedziane Beyond Good and Evil 2. Gra, która też miała ponad 10 lat od jedynki po premierze. I Rayman 4 został zapowiedziany też na Instagramie. Przez twójcę Beyond Good and Evil, przez pracownika Ubisoftu, został zapowiedziany Rayman 4. Może nie tak oficjalnie, ale został na Instagramie napisane, że było, że Rayman 4 powstanie po Beyond Good and Evil. Więc jestem bardzo podekscytowany, żeby grać jedną grę i drugą. Beyond Good and Evil też byłoby fajne na serię, na ten kanał, na pewno. Jedynka oczywiście i dwójka również. Na pewno będę w to grał, bo nie mogę takiej gry ominąć. Okej, okay, mamy poziom na 100%. Ciężko by było, żebyśmy nie mieli. I teraz mamy jedną z trzech... jedną z trzech desek. Deski są to... Jeżeli dobrze rozumiem w mojej makownicy, to... to są... przejścia między miejscami. Przejścia między miejscami. To jest to, co się dzieje w teleporcie, w ich świecie. Tak mi się po prostu wydaje. Takie miejsca są trzy. I to jest właśnie jedno z nich. I jak tu ukończymy, to jest koniec poziomu.
Zapomniałem. Teraz spadnie też dla ciebie jeden punkt. I tutaj da się naprawdę sporo punktów nabić, jeżeli będziemy po platformach skakać w odpowiedni sposób i będziemy przy okazji zbierać wszystko dookoła. Na niektórych poziomach takie combo bez szmaragdów, czyli bez tych zielonych kryształów, które rozbieraliśmy na zjeżdżalni przed chwilą, da się zebrać naprawdę sporo ilość punktów nawet bez nich. Żółte dają nam 30, kryształy, rubiny dają nam 3... kryształy dają nam 10, rubiny dają nam 30, a szmaragdy dają nam 1500. Więc warto je zbierać, a jak zbierzemy je z puszką, to dają nam 3000, bo razy 2 oczywiście, więc to jest trochę punktów, naprawdę jak na poziom. I potem te deski są oczywiście coraz bardziej skomplikowane, coraz dłuższe, więc będzie na pewno co robić. Tutaj gramy dopóki tego nie przejedziemy, więc tak to wygląda. Za młodu nie wiedziałem co to jest, teraz moja teoria jest taka, że to jest po prostu przejście między portalami. 98% nie zebrałem wszystkiego, jeszcze spadłem dwa razy, albo trzy. To są przejścia między portalami jak na moje, życie, swoje teorie, sami wysłuchajcie co to jest. I to jest, panie i panowie, drugi poziom. Co jest? Kto? Kto wyłączył tę fajną muzyczkę? Chyba niczego nie zepsułem. Muzyka? Gdzie jest muzyka? Cicho! Nie wyciągnijcie mnie stąd! Chce mi się pić! Rayman, ja potrzebuję lekarza! Szybko! Okej, okay, na tym poziomie znajdziemy doktorka, tak jak powiedział nam przed chwilą Tinsin, oni się nazywają Tinsinowie. To albo wiadomo, albo w jedynce, albo w dwójce wejmenie. Ale tak, żeby wszystko wiadomo. Nigdy nie dotrzecie do tego szamana w lesie! Moje mrokluby już o to zadbają! A prawie się przeciwnicy, okej, to się schowam. Krótko mówiąc. Tak. To jest drugi poziom, ja się za nim w tym momencie żegnam. To był wstęp do Raymana 3. Nie nagrywałem długo, szczególnie pod tą ksywką. Nie grywałem długo, więc mogę się stresować, mogę być trochę nie okej w pierwszym odcinku, ale jeżeli się rozkręcę, to mam nadzieję, że będę miał o czym mówić, nie będę się przerywał i tak dalej, także to był pierwszy poziom, to był pierwszy odcinek na tym kanale, ja się z wami w tym momencie żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć i pa, i do zobaczenia w następnych odcinkach Rayman 3, trzymajcie się, pa pa!